Rezerwy Stelmetu UKP uległy liderowi klasy okręgowej. Santos Świebodzin zwyciężył przy Sulechowskiej 3-0 i utrzymał jednopunktową przewagę nad KSF-em Zielona Góra, który nie ustępuje w walce o awans do czwartej ligi i w meczu 20. kolejki rozgromił Sokoła z Dąbrówki Wielkopolskiej 8-1. Na porażce drugiego zespołu Stelmetu UKP, przesuwając się na piątą lokatę w tabeli, skorzystał Zenit Łuków.